Olimpiady przedmiotowe, konkursy wiedzy, zawody oraz turnieje sportowe. Całoroczne wysiłki i starania uczniów zostały docenione podczas powiatowego podsumowania osiągnięć edukacyjnych w roku szkolnym 2021-2022. Ambitna młodzież nie miała problemów z odpowiedzią na pytanie, dlaczego warto się uczyć. Myślę, że przede wszystkim dla siebie i właśnie dla takich wydarzeń jak dzisiaj. Myślę, że one bardzo zachęcają do tego, żeby się uczyć i do tego, aby podejmować pewne inicjatywy z własnej chęci, z własnej woli. Cóż, wiedza to potęgi klucz. Najlepiej to być uniwersalnym człowiekiem, więc uczyć się wszystkiego po trochu, ale też znaleźć swoją pasję tak jakby. Myślę, że jest to ciekawy sposób zdobywania wiedzy i doświadczenia w życiu i jest to też taka forma pasji, hobby, coś takiego, zainteresowań. Zamierzam wakacje wykorzystać na naukę, póki jeszcze młody jestem. Myślę, że trochę nauki na pewno będzie, ale nie zapomnę też o wypoczynku. To będą raczej kursy właśnie pozwalające zdobyć mi kwalifikacje w zawodzie i do tego może praca, no oczywiście nie zapominając o odpoczynku. Młodzież z powiatu dębickiego prężnie działa na wszystkich polach, osiągając wysokie wyniki na poziomie wojewódzkim, a nawet krajowym. Młodzież jest ogólnie rzecz biorąc bardzo utalentowana i ona ma zdolności przeróżne, często w takich dziedzinach, których byśmy nawet nie podejrzewali, ale akurat w tym wypadku wszystko w dobrym kierunku, czyli edukacja, rozwój własny, rozwój osobisty, no ale też i rozwój środowiska, w którym żyją, tak? To, że oni dzisiaj zdobywają takie miejsca, niektórzy mają już indeksy, mają osiągnięcia w olimpiadach ogólnopolskich, niektórzy międzynarodowych. No to tylko ubogaca nasze środowisko, w sensie społeczeństwo. Powiatu dębickiego, tych miejscowości, z których oni pochodzą, ci mieszkańcy mogą być dumni, że ktoś czasami mieszka w małej miejscowości, a odnosi niebywałe sukcesy i to tylko pokazuje, że po prostu własne zaangażowanie, ochota do tego, żeby coś poznawać, żeby nie koncentrować się tylko na czytaniu, co ktoś tam napisał, tylko żeby po prostu myśleć o tym, jak to poprawić, jak być lepszym. I, no, zdrowa rywalizacja zawsze powoduje sukcesy i rozwój społeczeństwa, więc jesteśmy bardzo dumni. Tak. Wiele, wiele naprawdę olimpiad, wielu olimpijczyków, wielu konkursów, no ale całe mnóstwo też takich mniejszych sukcesów. No nie każdy też, umówmy się, będzie omnibusem i będzie najmądrzejszy w całej Polsce. I trzeba doceniać te małe sukcesy tych osób, które walczą ze swoimi czasami słabościami, z lenistwem, z tym, że im się nie chce, ale przełamują to i zostają później laureatami konkursów jakichś też ważnych, w związku z czym z wszystkich tych dużych sukcesów i z tych mniejszych się cieszymy, jesteśmy bardzo zadowoleni. Muszę powiedzieć, że mieliśmy taki delikatny problem, bo teraz będziemy nagradzać właśnie najlepszych z każdej szkoły i musieliśmy wybrać tylko po kilka osób, co nie było łatwym zadaniem, bo każda szkoła ma wybitnych uczniów, którzy starają się wychodzić poza ten standard edukacyjny, który jest narzucony przez podstawę programową czy przez program nauczania. Także naprawdę możemy być dumni, w powiecie dębickim mamy zdolną, ambitną młodzież. Powiat dębicki jest bardzo dumny z młodzieży. Dzisiaj mamy tylko wycinek tej młodzieży, która jest warta nagrodzenia. Po prostu zadecydowaliśmy o wyborze reprezentatywnej grupy po dwóch lub dwoje uczniów z każdej szkoły prowadzonej przez powiat dębicki. Młodzież radzi sobie głównie na polu naukowym, bo tutaj o takich osiągnięciach mówimy i takie osiągnięcia przede wszystkim wyróżniamy. Oczywiście również dostrzegamy osiągnięcia sportowe i udział na poziomie krajowym oraz na poziomie regionalnym jest podstawą do wyróżnienia młodzieży. Wszystkie szkoły radzą sobie świetnie, każda na miarę swoich możliwości. Mamy z czego być dumni, zarówno w mieście, jak i w powiecie. I bardzo się cieszymy, że nasza edukacja tak pięknie tutaj funkcjonuje i że się tak rozwija. Jestem bardzo wdzięczna panu burmistrzowi i panu staroście za to, że dbają o tych najzdolniejszych, o te perełki, które trzeba doceniać, trzeba się cieszyć z sukcesów, trzeba świętować po prostu. I jestem bardzo, bardzo dumna, że możemy tu razem być. Młodzież bardzo chętnie według mnie uczy się, widzimy nawet z drugiego liceum, ile ludzi z pierwszego, ile biorą udział w olimpiadach, jakie miejsca zdobywają, mają już indeksy zapewnione. Także mamy piękną młodzież. Gratuluję im, cieszę się, że już wakacje i oni odpoczną troszkę. Podczas powiatowego podsumowania osiągnięć edukacyjnych w roku szkolnym 2021-2022 pożegnano również czworo nauczycieli, którzy przechodzą na zasłużoną emeryturę. Na spotkanie zaprosił Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego przy współpracy drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza Jana Twardowskiego w Dębicy.